No witam serdecznie na GeForce i dzisiaj się znajdujemy i zaczynamy z batelką na 6 skrzyneczek, 10% luxury. Pierwsze otwarcie już daje nam tutaj maga za 2000, więc jestem, no, zadowolony, ale no mogło być lepiej, tak? Ale to jest i tak zwrot całej tej bitwy, więc jeżeli jeszcze coś by nam się udało tu strzelić, to byłoby naprawdę już w ogóle fenomenalnie, więc zobaczmy, no jeszcze mamy tutaj dwie szanse, no jest to 20% w sumie tak licząc, nie? Więc zobaczmy, pierwsze otwarcie, no niestety tutaj nic, jak będzie z tym kolejnym, ostatnim już, zobaczmy, co to jest GG? Ej, wygraliśmy, ojejku, jak zacząłem tego Augan, no ja nie znam cen niektórych tutaj skinów, bo to są takie właśnie dziwne skiny, właśnie typu właśnie ten mag za dwa koła i... Wiesz o co chodzi, jak mówię dziwne skiny, nie? Czy właśnie taki AUG za 1200? No to są dalej takie skiny, kurczę, trochę dziwne. No ale dobra, sprzedajmy wszystko, co mamy w ekwipunku. Zapraszam oczywiście na GeForce Insta, którego ostatnio trochę nie było. Oczywiście przypominam, że jak chcesz kodu użyć i wygrać skina na dzisiejszym filmie, to zaloguj się z linku z opisu, tak? Jak jesteś oczywiście pełnoletni, bądź kliknij sobie tutaj oczywiście kod promocyjny i możesz wtedy wpisać tutaj oczywiście kodzik proxy przez Vex, który daje ci 5% więcej do każdej wpłaty, kod możesz używać dowoli, to oczywiście możesz jeszcze otworzyć skrzyneczkę na start dla nowych użytkowników za free. A jak konto chcesz doładować, klikasz tutaj doładuj i masz już tutaj wszelakie na te płatności. I GeForce Insta możesz sobie doładować. A my mamy 6500 dzięki oczywiście tej wygranej bitwie, więc zrobimy no sobie tutaj jeszcze jakąś sympatyczną bitwę. Skrzynki od 200 zł, bo tutaj trochę tych skrzynek takich jest, mam tutaj parę takich właśnie swoich ulubionych skrzynek w tej cenie, więc zrobimy taką bitwę. Oczywiście o skinie stary do wygrania, nie powiedziałem. No powiedziałem, że trzeba użyć kodu, oprócz tego oczywiście sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk oczywiście, z hasłem konkursowym, który będzie do podania w trakcie filmu, udostępnij film, no i właśnie kodu Kroxy sobie na GeForce się użyj. Jako są pełnoletnim oczywiście jesteś. Pierwszy otwarcie, no niestety kill confirmed dla mojego oponenta, są 250 zł, więc no zaczynamy bardzo słabo. No liczymy tak naprawdę tutaj na te skrzynki Chase, bo wiem, że one potrafią, jak tylko chcą, rzucić coś fajnego. Tapetka 240 zł, trochę nam to nadrabia, ale dalej jest strata. Dwie ostatnie skrzynki w tym momencie, na których tutaj, na którym no, musimy liczyć tak naprawdę, nie? Co to za digielek? 53 zł. Ostatnia skrzynia, no jeżeli tutaj nie dostajemy czegoś za... No to jest chyba nasze, ale nie jestem pewien, no to jest na pewno nasze w tym momencie. No dobra, trochę i tak jesteśmy na minus z tej bitwy. No ale przynajmniej, no lepiej być 400 na minus, niż być 1200 na minus, tak? Oczywiście tutaj mój oponent dostał jeszcze gwarantowaną skrzynkę, bo nawet no, na GeForce Insta, jak bitwę przegrywacie, no to oczywiście dostajecie skina w cashbacku. Czy ja chcę robić bitwy jeszcze? Czy może pójdziemy na skrzynki jakichś użytkowników czy coś? Ej, ty, ja tu widzę, że tu się trochę te niektóre skrzynki pozmieniały. Ej, jak to wygląda? Ładnie, panie GeForce Kings. Mnie tu raptem trochę tylko nie było, tu takie zmiany. Zobaczmy, no ale no niestety standardowo tutaj Hans One Knife Ultrafiolet z tej skrzynki nam leci. No, zobaczmy. Podejście numer 2. Jak będzie tym razem? No dobra, trzeci raz już się nie dam nabrać na tą skrzynkę. Żartowałem. Leci trzecie otwarcie, bo do trzech razy sztuka. No i zobaczmy, jak będzie trzeci Huntsman, to się nie wiem, popłaczę. No dobra, jest Bowie, jest coś innego, tak? Wiecie co? Zostawimy to, bo i tak jesteśmy na minus tej skrzynki. Więc ja po prostu pójdę tam, że... No nie powiem, że wiem, że wyjdę tutaj na plus, bo wy czasem lubicie mi zrobić taką skrzynkę trollerską i zamiast tutaj pomagać panu prowadzącemu, żeby wyszedł na fajny plus, to wy tutaj trochę odwrotnie to robicie, ale no dobra. Zróbmy teraz sobie opening skrzyneczki. No nie chcę iść w tą logu, więc to za skrzynka, doskonale wiem, co to za skrzynka. No ale zjedźmy niżej, jest White Lotus, jest jakaś tutaj Hydra. Ja coś normalnego takiego chciał, ale też bez przesady. White Lily, tu jest 3% na nią, no to jest 4% na profi. No jedną taką skrzynkę, no jak już wszedłem w nią, no to se kliknę raz, no, no właśnie. Ale to jest 400 zł i tak w sumie aż tak dużo nie tracimy na tej skrzyni. No ale dobra, chodźmy na battle. Czemu jest, zdecydowałem się, że jednak patelkę tutaj jakoby zakręcę. Nie tak, żebym wam nie ufał, nie? Ale zapomniałem, że istnieje taka skrzynka jak Billionaire. A jest to no jeden z moich tutaj ulubionych skrzynczek, więc sobie oczywiście kolujemy bota. No i zobaczmy, dostaniemy 2000. 2200 prawie złoty. Więc zobaczmy, jak nam tutaj w tej bitwie pójdzie. Bot Harry.
Harry. But Harry. Kurwa, jaki Harry? To jest Henry. Mamy Asimowa, dobra, zobaczmy następną, jak nam to pójdzie. No i to jest właśnie, ten rodzaj skinów, stary, które totalnie nie wiem, ile kosztują. Ale overall, naprawdę bardzo solidna pitwa, 3000 zł. Z niej udało nam się dostać opaczek kipy 90, stary, z cashbacku. Kurczę, taki cashback to ja mogę dostawać. Dobra, chodźmy na kontrakty, bo też jest coś takiego właśnie, jak kontrakty. Czyli po skinsie. Kontrakt za 4000, jest to jakiś nomad. 3900, no dobra. Idziemy na kontrolkę. Oczywiście wrzucamy sobie w naszej skrzyneczki 257, nie mogę tylko sam skin wrzucić. I dajmy na to teraz sobie coś za... No nie, 1000. Znajdźmy fajnego, co by można było do tej skrzynki wrzucić. I będzie Huntsman i no do tego rękawiczki jakieś fajne. I ustawmy sobie na to plus 30%. I mamy 666, magiczna to jest szósteczka. No i zobaczmy, co z tej skrzynki uda nam się dostać. I mamy to! No i zobacz! No i fantastycznie! Nie, no kurczę, dzisiaj naprawdę mam naprawdę konkretne strzały. Więc zjedźmy sobie jeszcze tutaj na jakąś skrzyneczkę typu... No właśnie, typu co? Holy moly, czy to jest ta skrzynka z holem? To jest ta skrzynka z holem, na której jest 0,5%. Ja na niej trochę raz zawalowałem, więc no wstyd się trochę przyznać. Ale też raz mi się udało trafić hola. I to w... O, patrz. I to nie w długim odstępie, tylko zacząłem otwierać skrzynkę. Bo w pierwszych chyba 5 otwarciach dostałem hola, tak mi się wydaje. Ale teraz no trochę mnie odkleiło, więc, że tak powiem, klasycznie wracamy do punktu wyjścia. Możecie mi zaklaskać w komentarzach za bardzo dobre tutaj przeprowadzenie openingu tej skrzynki. No, mamy tu 2600. Jakieś rękawice, to może Cobalt Skullsy. 1600, no dobra, są to ładne rękawice, to chociaż tyle. Jak są ładne, no to przeboleję to. Dobra, sprzedajemy dalej. Sprzedajemy jeszcze dalej. No i zobaczmy. 2900. No i teraz szczerze, kurczę, jestem trochę w mieszanych uczuciach. Dobra, skończmy tym, czym zaczęliśmy. A zaczęliśmy fantastyczną, jedną z moich ulubionych szynek, czyli 10% Luxury. 11 taki szynek. Bitwa na dwie osoby, więc kolujemy bota i zobaczmy, czy uda nam się tę bitwę wygrać. No ja tu liczę naprawdę na konkretne skiny tutaj na moje konto. A hasło konkursowe, stary. Nie wiem, co możesz napisać. Napisz, jaka jest twoja ulubiona pora roku. Pora roku. Napisz w komentarzu. Zobaczmy, powiem, no... Co mogę tu powiedzieć więcej? No szara rzeczywistość. Tutaj skarów po 12 groszy. No jak kiedyś był Grotto. Ja bym rzucił dla beki tak do tej skrzynki skara Grotto. Chociaż nie wiem, ile on kosztuje. Ale tak dla beki bym rzucił skara Grotto, żeby mem zatoczył koło. Zobaczmy, no póki co, no 5 szynek za nami i nie ma nic, no. No 5 szynek, w teorii 5 razy 10%, no to mam 50%. Że dwie osoby są, no to w teorii 100% powinno być natrafienie tego skina. No ale no skrzynka nie zawsze musi oddawać, tak? Trzeba się oczywiście z tym liczyć. Zobaczmy, 4 przed nami. Ja szczerze nie wierzę, żeby do końca walki nie poleciał choć jeden ten skin właśnie taki. Taki premium. Mówię oczywiście tutaj o tym skarze, chociaż kurczę. No chyba nie dostaniemy jednak nic, mi się tak wydaje. Ostatnia skrzynka, ostatnia szansa. Na 22 skrzynki! Nie poleciało nic!